Siemanko, dzisiaj przejdziemy się tym piździkiem, bo wrócił do mnie, już jest zrobiony. Co w nim było zrąbane? Zrąbany był moduł zapłonowy, że dlatego co 3 minuty gubił iskrę i w ogóle nie chciał, nie dało się mi jeździć, szczelał z wydechu i szkoda gadać. I przez to, że tak szczelał z wydechu, zrąbała się uszczelka pod głowicą, musiałem wymienić uszczelkę pod głowicą. I teraz hula, nie szczela, jeździ na nowym module zapłonowym. Akumulator w ogóle nie trzyma, ten sobie ma właściciel, kupił. W ogóle ten akumulator nie trzyma. Odpalimy na moim akumulatorze. Zaraz ma właściciel przyjechać, odebrać tego kłada. To może akurat dążę jeszcze się przejechać, żeby wam pokazać, jak to jeździ. Jak ten piździk jeździ. Jedziemy. Jak się na tym niebezpiecznie jeździ, strasznie kurde twarde zawieszenie, ale sprzęgło automatyczne robi swoje. Dobry. Strasznie rzuca, strasznie wrażliwy na skręcanie. To taki młoda osoba, co będzie jeździć tym kładem, to troszeczkę bałbym się nie dodał. Jeszcze jest na dotarciu, więc za bardzo nie chcę gazować. Tutaj sobie nawrócimy. Szkoda dalej jechać. Ja mam zaraz przyjechać właściciel. Ale nie ukrywam, jakby było taka więcej, troszeczkę mocniejszy, to te sprzęgło automatycznie robi swoje, no. O. Dam trochę gazu i tak fajnie się rozpędza. I cały czas trzymam tyle samo gazu. I się fajnie rozpędza. Można sobie powolutku pośmigać, no. Ale? Błyska odpalona. Haha! Hamulce zrobione, żyleta z tyłu. Aha, lecimy.
Ej, chodź tu, nagraż mnie, jak wyglądam na tym kładzie. Żółtek. bo uszkodzi szkłada. A mały boż. Tego też będę robił, bo pasuje, kurde, w pole zawozić graty, bo nie ma czym. Nagraj, jak będę wyglądał na tym kładzie, bo jestem sam ciekawy. Zajebisty sprzęt. Bam, 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 bam. Uwaga, gaszenie. Odpalamy, zobaczymy. Francuz, cyfr, żywna lina. Chyciłeś za mały ten. Chycił mnie wydę. No, wydę się. Nie przejedzie się muszę. Spalimy zawsze. Koniec jazdy.